Witam bardzo serdecznie w odcinku z nowej gierki, w którą ostatnio dość sporo sobie pogrywam. Myślę, że będzie ona fajna, żeby coś sobie z niej nagrać. Bardzo mi siadła. Ogólnie, jeśli ktoś kojarzy grę, na przykład Ghost Recon Phantoms od Toma Clancy'ego, to mniej więcej troszkę to przypomina. Ja właśnie bardzo dużo się w tamtą grę ogrywałem i tutaj właśnie jest ta frakcja z tej gry, w którą ja bardzo grałem. I to jest 10 lat temu. To ta gra bardzo dawno temu była, 10 lat temu jakoś się w to grało. I fajnie, że ta gra wyszła, bo szczerze naprawdę mi się podoba. Trochę mi brakowało takich gier w tym typie. O, Times Square. Dawaj ten Times Square. Dobra mapa. Trochę sobie ostatnio w to dużo pogrywam, no i pomyślałem, żeby coś z tego nagrać. Bo bardzo lubię klimat takich gierek. Ostatnio właśnie, jak od tamtej gierki, jak upadła 10 lat temu, bo przestali ją update'ować, w ogóle nic tam więcej nie robili. To przerzuciłem się właśnie wtedy na CS-a, no i od tamtej pory przez te 8 lat następnych grałem w CS-a. No a teraz ta gra wyszła chyba 21 maja jakoś, więc sobie mówię, przetestuję, zobaczę, jest to coś od Ubisofta podobnego trochę klimatem do tego, co grałem. Może mi się spodoba, no i bardzo mi się spodobało, więc ogrywam sobie to dość często teraz. Jeszcze tutaj widzę, że mało rzeczy jest, nie ma takich dużo map, nie ma za dużo, nie ma też jakichś tam rzeczy ogólnie do kupienia, czy tam do modyfikowania, ale wydaje mi się, że jest naprawdę dobra. Przerwa techniczna za 13 minut, czy wy żartujecie, jak ja akurat odcinek nagrywam? Ty, to chyba tylko jeden mecz zagram. Planowałem sobie tak z dwa zagrać. Ale to chyba się nie uda. To sobie wybrałem czas. Bierzemy z Jawy, oczywiście, że tak. Czym zagrać? Kałaszkiem polecimy. Na Times Square to kałaszek się przyda. Czy te inne postacie? Innymi postaciami też w ogóle mi się tak nie chce grać. Zbyt mocno chyba tęskniłem za tamtą grą, żeby tutaj Escort, cokolwiek innego brać. move that package like it's your job. Okay, czyli najpierw mamy eskortę. Jasne, że tak. Dobra, chyba pójdę na prawą stronę, bo tam na lewą jeszcze dwójkę ustawiła. Zobaczymy, jaka forma dzisiaj. Pierwszy meczik dzisiaj. Push the package to the delivery zone. No one stands in Shadow Team's way. Threat neutralized. No, ale że wy tak się wystawiacie na starcie. Nie. Ach, oczywiście, że to podpalająca amunicja. Zawsze mnie dorwie. Jeszcze jeden tu był. Ten początek jest najgorszy, jak trzeba popchać. Szczególnie na tej mapie. Oflankowani. Znowu, zawsze jak muszę zginąć, to musi być ten gościu z tymi palącymi pociskami. No przecież to jest dramat. Oni mnie prześladują chyba. Dobra, poszujcie tą eskortę, ja wam postaram się oczyścić drogę. No, znowu ten sam gościu. Daj mi spokój. Ze snajperki na blisko. Tak się nie robi. Dobra, tutaj tego snajpera trzeba w takim razie załatwić. Skubaniutki jeszcze minę zostawia. Dobra, mam 3 minuty, żeby przepchać do pierwszego tego punktu kontrolnego. Damy radę. Trzeba im się przebić tam gdzieś. Jak się zrobi lukę z jednej strony, to zaraz się przebijemy. Dobra, spróbuję zająć tutaj lepszą pozycję, żeby wspomóc naszych. Na zemsta. Checkpoint closed.
Dobra, trzymamy ile mogę. Trzymamy. Macie bombkę. O, wpadł już bombkę. Idealnie. Dobra, tutaj teraz trzeba zająć lepsze miejsce, bo tutaj się respią gdzieś blisko. Niestety najlepiej byłoby ich trochę przyblokować. Oczywiście, na kogo muszę wpaść? Na podpalającego. Spadaj. Spadaj. Ta, czym się skończyło, nie zauważyłem. Dobra, ale przytrzymałem ich na tyle, że nasi tam popchali już prawie 50%. Mieć więcej, prawie 60%. Dobra, teraz pójdę, bo mi się moja tarcza przyda na tym punkcie. Snajpera mają. Dobra, snajpera wyjąłem, ale musiał mi kolejny wyjechać. Nie, snajper mnie zabił. Nawzajem się zabiliśmy. To ładnie. Teraz będzie jeden z tych głupich momentów, gdzie pod górkę go trzeba popchać. Czy mi ktoś killa zabiera? Dobra, tutaj może być czysto. Dobra, dawajcie, puszujcie, jak tu trzymam ile mogę. Nie, wyszedłem, ale niepotrzebnie. Chciałem tą minkę rzucić. I wpadłem w drona. Ten dron też jest taki irytujący. Dobra. Nie. Oczywiście, że te pajączki. Żeś mnie wyhidowało. Snajper. Dobra, ale dobrze nam idzie. Mam 5 minut na to, żeby dokończyć. Ja zaraz ulta walnę. Leży kamper. A i kolejny, ten ze snajperką ciągle, ten Phoenix. Ktoś nasz u nas ma 4 kile, a jest pierwszy w tabeli? Serio? Same punkty musi przejmować. Dobra, wjeżdżam z ultem. Nie, najda. Ale podrzucili mi tego najda. Dobra, ale popchane. 2,5% zostało. Damy radę. Ups, ups, ups. Co, jak go nie trafiłem w ogóle? Znowu ten Phoenix i tego mina. Dopchali, nice. No i teraz obronić trzeba. 6,36 to dobry wynik jak na Times Square. Będą mieli trudne wyzwania. Może snajperką bym zagrał po tej stronie? Teraz będziemy bronić tą. W sumie na te pierwsze dwa punkty snajperka jest dobra. Później najwyżej zmienia jak będzie trzeba. Fajnie to, że można w trakcie meczu sobie zmieniać wszystko. Jak jest jakiś punkt, na którym snajperka będzie dobra, to sobie możesz zmienić, jak zginiesz. I przerwa techniczna. Mam nadzieję, że przerwa technicznie nie przerwie nam meczu. O, dobra, nie zmieniłem. Chociaż czy mogę teraz jeszcze zmienić?
była chyba opcja zmiany. Zmień zestawik, weźmiemy sobie to. A to już chyba nie zmieni mi teraz. No to trudno, zaczniemy z kałachem. To przeraszuje gdzieś tam blisko. Zobaczymy, co się uda wykombinować. Trochę spóźniony start mam. Mission update. Prevent the hostiles from beating our delivery time. Active camo. Coś tam dostał. A on z półkamperskiej broni, no. Loadout changed. Gdyby miał snajpę, to bym go wyjął. No i znowu ten Phoenix, ale będziemy mieli wojnę na te snajperki. Oj, będziemy mieli wojnę, chłopie, mówię ci. Tam jest on, ja widzę go. Trafiłem go? Nawzajem znowu? Nie, on myślałem, że tam już, myślałem, że znowu nawzajem się trafiliśmy. Kogoś innego trafił. I dobra, oni już do checkpointa doszli z Kubańca. Dobra, tutaj się przyda kałach. Tutaj jeszcze będzie tak fajnie ze snajperką. Zmienimy sobie. Szybko się by dało tam spuszować. Mają też trzech dobrych graczy. 30 kili mają prawie wszyscy. No nie, no zaś ten Phoenix. Dobra, 4.30 musimy wytrzymać. Damy radę, chyba. Ile ja mu dałem? 56 HP mu zostało. Dobra, zostawię im bombkę. W razie co? O, widziałem Phoenixa. Nie wychylam tam. Kto to tam był? Nasz snajper. Jeszcze jeden? Ale podskakuję, nie mogę. Czy rozumiem, że niektórzy z PM-a tak grają i skaczą, to to działa, ale z kałacha? Mi jak nie wychodzi. O, jeszcze paczka zaczęła się cofać. Albo i nie. Dobrze, że nie podpalił, bo bym padł. Jak nie podpalenie, to pająk pewnie. Co jeszcze? O ty! Nie no, ten Phoenix. Myślę, że on mi nie da spokoju, a przynajmniej w moją minę wpadł. Zemsta, jeden za jeden. Aż mi dało kejkę.
shield out. Dobra, wpadł w minkę, chociaż tyle. I Fenix, i Fenix. Dobra, już nie mają czasu. Minuta 40 na to, żeby przepchać przede wszystkim jeszcze do kolejnego punktu kontrolnego. Co nie da im już czasu, bo oni muszą się zmieścić w naszym czasie, w którym my to zrobiliśmy. Więc będą mieli bardzo trudne wyzwanie. Dobra, Fenix, gdzie ty jesteś? Ojojoj. Był Fenix, wiem gdzie jest. No i co teraz? O dobra. Odwołuję, byli przygotowani. Dobra, czas kupiony. 10-15 sekund kupiłem. Nie zdążę, nic nie mogą zrobić. Ktoś tam na respie u nas był? No i pięknie. I co, nie zagram teraz drugiego meczyku? Bo przerwa będzie, serio. Nie no weźcie, dajcie mi zagrać jeszcze jeden. Akurat przed obiadkiem. 8000 wyniku, ładnie. Ładnie, ładnie to poszło. A to w przeciwnej drużynie jeszcze był, to ładnie tam, naprawdę. 8000 punktów. Obrażenia 8300, ale poleciał. To my niby, że wygraliśmy, a mieliśmy po 5000 obrażeń i 6000 punktów. Kurde, to ładnie tam poszedł ktoś. O, nie zdążyłem dać. A, chyba dałem okejkę jeszcze. No nie, no i dlaczego? No dobra, no to dzisiaj będzie tylko jeden mecz. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego z tej gierki. Na razie.